Kiedy byłem najmłodszym asystentem w zakładzie, dostąpiłem do takiego zaszczytu, że chodziłem z profesorem Grodzińskim do muzeum przed wykładem i wybierałem z nim preparaty do ilustracji jego wykładów. To uważałem za wielki zaszczyt. Profesor miał wykłady zawsze o 8 rano, w związku z tym ja musiałem wstawać o 7, żeby być w pół do 8 w zakładzie na ulicy Świętej Anny 6. Wybrać z nim te eksponaty z muzeum, no i przekazać woźnemu, który zanosił to na salę. To uważałem za wielki zaszczyt, że mogę profesorowi pomagać w wykładach. Kiedyś profesor w dobrym humorze opowiedział mi taką anegdotę, kiedy miał wykłady po profesorze Hoyerze i oczywiście posługiwał się rozmaitymi preparatami, między innymi odlewami z wosku różnych narządów. No i był wykład o płucach. No i profesor wykłada o płucach, dochodzi do katedry, jak zawsze, bierze ten odlew, taki duży odlew woskowy i posyła na sali, ale nawet zrozumiał, że to jest wątroba, to nie są płuca. No ale trudno, wykład musiał iść. Wykład poszedł, no i profesor po wykładzie idzie do pana Jana i mówi: Panie Janie, ale przecież to jest wątroba, a pan mi to dał na płuca. Pan mówi: Panie profesorze, za rektora Hoyera to zawsze chodziło jako płuca i dobrze.